Krawiecki. Niech Kolejny, który się dał ten nabrać na gniew, spisek niech ta iluminatów. niechęć Przecież nie ma skupia się na koronawirusa. mnie, skupia się na politykach, niech dotyka mnie, Wszystko ale kontroluje loża niech nie dotyka masońska. tych, których za 2 tygodnie może dotknąć. Bo państwo protestujący zetkniecie się z jakimiś osobami starszymi w autobusie, Oczywiście to żart. w domu, na spotkaniu. To żart. I to może Proszę, nie banujcie mnie. Owocować dramatycznymi skutkami. Ok, dzięki. A więc ogromna prośba. Oko. Już właśnie spory nie wiem, czy pierdalać. Na pewno są bardzo ważne. Ale jak i to tylko żarty. Je przeprowadzić. Dobra, ale kurwa, ja z bomby się wpierdam na w buta. Taki sposób, żeby nie tworzyć dodatkowego zagrożenia zgonów, zwłaszcza dla osób starszych, dla naszych mam i ojców. To co? To mój Szerzon. Bardzo gorący apel. Szerzon, kurwa. Żeby jak najlepiej przygotować się na pandemię, cały Szerzon. Czas Trzeci, tak się dostosowujemy system Pamiętam. Służby zdrowia do tego wielkiego wyzwania. Żeby szybciej na linię zapierdolić Na się początku wyjebać. Października mieliśmy około 10 tysięcy łóżek covidowych. Dzisiaj tych łóżek dostępnych już jest 23 tysiące. Zajętych łóżek 14 tysięcy. No tak. To oznacza, że ja cały czas przybywa pacjentów, którzy leżą na łóżkach w szpitalach w całej Polsce. To nie ma problemu. Dlatego wydałem dzisiaj dyspozycję wszystkim wojewodom, Jest żeby w skorcie? No dopasowywali jest, fazę łóżek no. razem to bez z niego. Dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ do kolejnego wzrostu co zakażeń. Bez niego, co bez niego. To, no, wiemy, to oznacza, że pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć 31-32 tysiące łóżek No dymy są. Dymy są. Ale wirusa najlepiej powstrzymać poprzez odpowiednie zachowania społeczne. Migło jest teraz robione. Szanowni Państwo, zobaczcie, co dzieje się w Europie Zachodniej. Tam we Francji ogłoszono całkowity lockdown, całkowite zamknięcie gospodarki. Stasiu, to mi się tak. My Ty szukałeś kamienia powstrzymać się przed tym. Nie chcemy zamykać 4, całkowicie prawda? Gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe. Mam szansę na blok plus 4, jak chcesz. Żeby tak się stało, potrzebne są no co? Te zasady Pomaga, dyscypliny no. społecznej, o których mówimy, czyli zachowywanie dystansu, przede wszystkim no, też maseczki, prawie. Dezynfekcja, higiena. Warunki sanitarne. Kurwa, pelerynki, klika, jak filmy oglądamy, wszystko Jednak robi. Przygotowujemy państwo również na państwo polskie na scenariusz bardzo niedobry i dlatego też szpital taki jak ten, szpital tymczasowy, tu na stadionie. No ja pierdolę. Kurz z graspikiem, ja trafiłem w kopat w bardzo miniona krótkim i czasie straciłem właśnie kurwa 60 many na darmo. Jest świadectwem tego, ja że mam. Państwo robi. Ja pierdolę, teraz ten mecz trzeba celować, no co za zjebane móc kurestwo. Polaków, żeby móc leczyć Jak naszych to celować? Obywateli. No celować musisz, no bo dajesz shielda jak Jana. Kontakty tak Prekin, kurwa. Po to, żeby jak najmniej zakażonych trafiało jak, do nie wiesz, że Anka dostała reworka na W? Za 2 tygodnie, za 3 tygodnie. To na E, na W, na co kurwa w końcu? Na E. W różnych systemach, i prywatnym, i publicznym jest bardzo wiele. One zapewnią dodatkowe 10 tysięcy miejsc, łóżek szpitalnych. Nie dobijem, bo Ale żeby w dalszej perspektywie wrócić do normalności, żeby wrócić do zmniejszonej liczby zakażeń, musimy dzisiaj ograniczać ten potencjał do zakażania, jaki stanowią kontakty społeczne. A więc apeluję raz jeszcze o przestrzeganie tych zasad. Żeby nadzieja wróciła z powrotem do gospodarki w Europie, w Polsce, musimy Super. Zdusić tę drugą no, falę, tak. która, jak prezydent Macron powiedział wczoraj, zaskoczyła całą Europę. I zaskoczyła również nas w Polsce to, swoją, wielkością, tak grał. Swoją siłą, swoim A, graj se tak jak chcesz, panucie jebany. Jednak w systemie służby zdrowia będziemy robili wszystko, żeby wraz z właściwymi zachowaniami po stronie wszystkich nas doprowadzić do opanowania tej fali, bo to jest dzisiaj zagrożenie numer jeden dla gospodarki. Ja nie mogą zamiast tym, co mają dzieci, to teraz dawać kasę tym, co siedzą w domu? Polskiego. Wszystkim, bo od którzy razu siedzieli. Przyczynili się do tego, że tu na Stadionie Narodowym w niespełna 2 tygodnie zbudowano to, co zbudowano, co może świadczyć o sprawności organizacyjnej państwa polskiego. Bardzo gorąco dziękuję. To bardzo dużo sprzętu, respiratorów, kardiomonitorów, tomograf, rentgeny, wszystkie potrzebne sprzęty, które musieliśmy zainstalować tutaj, żeby ten oddział szpitalny miał charakter w pełni profesjonalny. Wszystkim,
którzy do tego się przyczynili, w szczególności. O, set stepował. Czemu ja tego jeszcze nie posłuję? Ale także panom ministrom, panu ministrowi Mariuszowi nie powiedział, że stepował. Adamowi Niedzielskiemu, panu ministrowi. Ja pierdolę, no Oriane to się nie da grać przez Szanką. Bardzo dziękuję za to. Czemu ja to wziąłem? Osobom, które pracowały przy... Przyjdziesz tu kurwa Graves? Frekis, Predator. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez szefa kancelarii premiera, pana ministra Michała Dworczyka. Ja pierdolę, czwarty raz. Panie Krówko, panie Krówko. To mnie trafiło, to są kurwa jakieś kpiny. Nie widzę, ta Liga Legend to jest kurwa do wypierdolenia, do śmieci to jest, do wyjebania. Uruchamiamy 300 łóżek. Na te 1000 kolejny etap to będzie za tydzień. Dojdziemy do 500 łóżek i potem w kolejnym etapie... Nawet po pluszaku mi kurwa nie musnął. 1200 łóżek, 100 będzie przygotowane do... Nagle stuna mam. To będą łóżka ojomowe. Do wszystkich łóżek został podciągnięty tlen. Tutaj została wykonana olbrzymia praca. Mi się nie chce słuchać, kurwa. Proszę państwa, dość powiedzieć. Nie posiadania Gravesa na midzie. 45 km przewodów elektrycznych. Czemu zabrałeś wszyscy rower? Co? Agregaty tlenu, zbiorniki z tlenem, olbrzymia infrastruktura, która została wybudowana rzeczywiście w imponującym tempie i zaprojektowana w imponującym. Pomóżcie mi, no. Ale proszę państwa, to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie ludzie, którzy i instytucje, którzy się w to zaangażowali. Oczywiście niezwykle ważne było przygotowanie tego wszystkiego, co widzimy z zewnątrz, czyli ścian, rur, podłączeń i tak dalej. Ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie kadry, która tutaj będzie pracowała. Tylko no wyższy level DM, ja nie rozumiem, jak ta gra już działa, kurwa. Za nami. Ja nie rozumiem, jak ta Oriana może grać tak jak gra i nie dostać całą energię, żeby przygotować uruchomienie tego szpitala. Tym osobom właśnie należą się największe podziękowania. Whatever, poddajmy tę grę. Tych, proszę państwa, ja naprawdę poddajmy to. Ja gram jebaną Anką z Predatorem. Mam cały czas flesza dostępnego. Jebany chuj na midzie nie ma flesza, gra tutaj pod turetem. I on nie dostaje cały czas ganków. Ja mam ganka od Leony w takiej sytuacji. To jest kurwa kpina jebana. Mamy najłatwiejszego ganka na midzie, jakie sobie da wyobrazić. Nawet Malzahar z Flash R nie jest kurwa taki dobry do setupowania ganka. Gotowość do pracy na Stadionie Narodowym. Oczywiście część osób na pewno nie będzie mogła tu pracować, bo zgłaszali się też wolontariusze. Oni jeszcze się wypierdalają na bocie, już ma 0,4 ten bot. Pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, tym wszystkim osobom. Dzięki za killa, nobie jebany. Dziękujemy, bo to jest kolejny dowód takiej polskiej solidarności, że o, Leona se schodzi. Potrafimy się zmobilizować. To wszystko też byłoby niemożliwe. Poczekaj, to ten set jeszcze był na bocie teraz? Agencji Rezerw Materiałowych, prezes Kuczmierowski jest z nami, agencja i Stadion Narodowy, który... Widzę, że ma 3 asysty, coś mi tu nie gra. ...wszystkie elementy infrastrukturalne zrobiły tutaj, no wykonały olbrzymią pracę. Za to wszystko bardzo państwu... No i stepował na bota i zabił dwóch. Bardzo, ale to wcześniej, dużo wcześniej. Ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Nie teraz. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem. To jest moja pierwsza wizyta i naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie, w ciągu 12 dni powstało od zera do tego stanu, który mieliśmy okazję zobaczyć, to jest naprawdę imponujące. To jest imponujące nie tylko dlatego, że pewien pomysł przerodził się w bardzo realny byt, ale ja, pozwolicie państwo, cofnę się o miesiąc ponad czasu, kiedy rozważaliśmy z panem premierem różne scenariusze rozwoju pandemii. Zastanawialiśmy się, na ile co infrastruktura jest szpitalna. Dobre, jest w stanie na midę przyjąć pacjentów i wtedy jeszcze z, oczywiście traktując to jako czarny scenariusz, zastanawialiśmy się, co zrobić w najgorszej sytuacji. I wtedy właśnie padł ten pomysł szpitala tymczasowego, czy nawet całej sieci tych szpitali tymczasowych. I on idzie na topa, jak chłop mi gratuluje, mam Predatora i Erkę i stuna naładowanego. Pomysł, no, ja już nie mam siły, jak ja mam to przetłumaczyć temu kretynowi, kurwa. Sytuacja będzie się rozwijała niekorzystnie, ale wydawało się to tak odległe. Miesiąc, o co chodzi z tymi Gravesami, co grają temu, kurwa tego? Że traktowaliśmy to jako zamiast bardzo Flesza jakiś Exhaust Ignite, co jest, mija, kurwa? Miesiąc czasu, mamy...
Zabił. Chuj z tego, że zabił. Realizację czarnego scenariusza, jeżeli chodzi o liczbę. Jakiś przypadek, że on na tym topie zabił. Ale mamy też sprawczość. Mamy sprawczość przeprowadzenia pomysłu od takiej fazy zastanowienia. Ja pierdolę, no zejdź tu. Zachorowania do zmaterializowania. I to naprawdę ja tutaj też chcę bardzo podziękować personelowi, który stoi z tyłu, a tak naprawdę powinien tutaj stać w pierwszym rzędzie, który doprowadził to wszystko do normalnego bytu. No chodź, a jesteśmy dzisiaj w takiej zrobię to z tobą głupku, no nie widzisz? Tymczasowy to już nie jest opcja rezerwowa, to już jest realna pomoc, realne narzędzie rozwiązywania problemu, który będziemy mieli w perspektywie 11 HP, bądź dwóch. W tej chwili mamy taką sytuację, tak jak pan premier powiedział, że pracujemy przede wszystkim nad powiększeniem możliwości przyjęcia w istniejącej infrastrukturze pacjentów covidowych. Na dzisiejszy dzień mamy tych łóżek do dyspozycji walki z COVID-em 23 tysiące, ale chcemy... Kłamcy okłamują nas. 35 tysięcy i oczywiście zwiększać ją systematycznie, tak jak w zależności od tego będzie się rozwijała pandemia. Na razie, podkreślam, na razie udaje nam się przypilnować pewnej proporcjonalności przyrostu. Ty, czemu jest taki bazy do liczby dziennych zachorowań. O, fajnie, na przykład chyba z dnia na dzień mamy mniej więcej 1000 więcej hospitalizacji i udaje nam się też, że codziennie ta infrastruktura istniejąca jest zwiększana mniej więcej o 1000 łóżek. Ale to, co jest najważniejsze i o czym nie możemy zapominać, myśląc tylko o rozbudowie infrastruktury, to jest również zarządzanie ruchem pacjentów. I tutaj chcę państwu powiedzieć, że przygotowaliśmy nowe rozwiązanie. Rozwiązanie, które dotyczy poszerzenia bazy izolatoriów. Izolatoriów, czyli miejsc, gdzie mogą przebywać pacjenci, którzy no, są już kurwa w leczeniu, mają stan na tyle ustabilizowany, doprowadzony do takiego poziomu, że mogą niekoniecznie być leczeni w warunkach szpitalnych. I dlatego razem z wojewodami, razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji planujemy powiększyć istniejącą bazę izolatoriów z 4000 miejsc w najbliższym tygodniu, dwóch, do 10000 miejsc. I co więcej, chcemy bardzo intensywnie zająć się zagadnieniem weryfikowania, którzy pacjenci mogą być właśnie przenoszeni ze szpitali covidowych, bez względu na to, czy to będzie tak jak tutaj szpital tymczasowy, czy szpital tradycyjny, do tych izolatoriów. Tak, żeby nie tylko powiększać fizycznie infrastrukturę, bo oczywistym jest, że nie da się jej powiększać w nieskończoność, nie, ale żeby zarządzić pewną efektywnością obrotu pomocy. Proszę, zejdź tu, gdzie twój podatorek, tego potrzebuję, które udzielają najbardziej intensywnej pomocy, najbardziej intensywnej terapii. Także oprócz rozbudowy stawiamy również na takie rozwiązania, które pomogą nam efektywnie zarządzać ruchem pacjenta. Ale na koniec chcę powiedzieć jeszcze jedno. To nie infrastruktura się liczy. Liczy się przede wszystkim personel. Liczy się przede wszystkim personel, który chcemy zachęcić do współpracy, który chcemy wykorzystać w większym stopniu, jeżeli chodzi o lekarzy, którzy zajmują się innymi leczeniem innych chorób, innych przypadłości. I rozwiązania, które zaproponujemy i które zaproponowaliśmy. Jakieś W tam w tą Orianę, czy to koło skończymy batalię? Pewnej gwarancji bezpieczeństwa. Zerki tym setem. Mówię tutaj o klauzuli dobrego Samarytanina, która ma chronić przed karnymi konsekwencjami. Kurwa, no co jest? To tak dobre kombo. Zaniedbania, ale należy oczekiwać, że lekarz mający specjalizację inną niż zakaźna, no nie jest specjalistą w prowadzeniu pacjenta zakaźnego. Oczywiście zostanie wyszkolony, oczywiście zostanie mu przekazana wiedza, co jest? Ale te ryzyko, ta skłonność do pracy z pacjentem COVID-19. Jak my przegrywamy tego fajta? Jeżeli taka gwarancja bezpieczeństwa się pojawi. Oprócz gwarancji bezpieczeństwa. Jak my to przejebaliśmy? Nie, również no, przeznaczy stało? Bardzo i przeznacza bardzo duże środki na motywację finansową.
przyjętej ustawie mamy rozwiązanie, które płaci podwójne wynagrodzenie. Trzy osoby zestunowałem tym Tibersem głębiej jebany. Dobra, no wojewodę do zajmowania się pacjentami covidowymi. Ale równolegle mamy rozwiązanie, które fajne, będzie nie? Również się pochwali właśnie. O, sieła Wysocki, gratuluję. Pacjentami nie poprzez skierowanie wojewody, tylko poprzez to, że pracują w jednostkach wyznaczonych do walki z COVID-em. W tym przypadku na podstawie polecenia ministra zdrowia. To musi być dla ciebie bardzo przykre, Max, bo ty nie lubisz przegrywać. Ty też nie lubisz. Ty Wysocki, ja kurwa uwielbiam. Weź se kurwa na OPGG moje zobaczyć, patrz jakiego lustrajka miałem. Nie mówi się lustrajka. No to strika kurwa. No to strika kurwa strika, no właśnie strika się mówi. To strika kurwa. Ile to jest kurwa? Jakiś kurwa strajk jebany. 11 albo 12. Weź se na OPGG Xaja. O, 12 gier. OPGG Xa, o. No trzy. No siema, nie mieliście niedawno? Kurwa! Mieliśmy, ale się rozmyśliliśmy. Coś, co było nierealne. Natomiast ale taka kurwa wolna musiała tym rondzie jechać. No mówię, zdążę. Przecież pojadę bezkolizyjnie, ale ten musiał zahamować. Śmieci bany. To nie lepiej na egzaminie jechać jak... No wiem, no teraz inną strategię. Pomocy! Ponieważ tworzymy manual dokładnie. Ten co kurwa na egzaminie na rondzie wyprzedza. Pokazują, jak budować szpitale tymczasowe. No to jedzie z daleka, jeszcze się kurwa wlecze, a nie jedzie, to mówię, jadę. Czemu tak z lesem MSWiA, zarządowi, a także wszystkim kierownikom klinik, którzy prowadząc ten szpital pozwalają na bezpieczne prowadzenie w lokalizacji Wołoska 137, żeby można było część kadry zarządczej do wymodelowania podobnych rozwiązań, jak wprowadziliśmy podczas pierwszej fali marcu bieżącego roku. Bo wtedy, bo Shield A nie odbija, a można teraz go rzucić na kogoś. Te wszystkie procedury, które mamy przygotowane, które mamy profesjonalnie opracowane, kurwa, poka. Bezpiecznie po pierwsze dla pracownika, ale także bezpiecznie. A jeszcze dalej jest tego, umówmy z tego. W tej chwili fajnie, są tutaj implementowane, znalazły swoje miejsce także doraźnie, budując ad hoc w szpitalu na Wołoskiej. Te kamery, te monitory. Dobra, chuj, to zabijamy wam tego, bomba. Nic nie widzę, spierdalają, wszyscy mają movement speeda. I wspomagać personel po stronie skażonej, żeby to bezpieczeństwo pacjenta było jak najlepsze, żeby ten pacjent miał jak najlepsze warunki i najlepsze opatrzenie, nawet w warunkach tymczasowych. Nie wiem, ten kurwa. Nie, 7-0. Useles, giepek, źle na fajcie. Useles to jebany Tarik jest kurwa z tą senną. Po co pikać Tarika do senny? Jaki to ma sens? Po co grać Tarikiem? Dobra, kurwie, oddajecie mnie. Jak pan ocenia propozycję prezydenta Andrzeja Dudy? Ja chcę działać po jednym kombo, ja nie powinienem musieć działać po jednym kombo. Tak działa, a nie. Tylko, że jak mój team kurwa nie gra, Gravesa wyłapują, Tarik i Senna jest useless, a Giepek wali konia na respie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Ta, na respie, tak kumerkę zapodałem. Panie redaktorze, z tyłu państwa... Dla kogo w końcu będą? Heralda robią, komę Heraldem. Przepraszam. Państwa koledzy czekają po tak klika, kurwa. Bardzo proszę o przestrzeganie zasady jednego pytania. Bardzo proszę. Kurwa, czemu mam mikrofon włączony? Czemu ty masz mikrofon na 100%? Przede wszystkim, o co toczy się ten spór? Czemu ja mam mikrofon włączony, jak mam na przycisk? W pewnym przybliżeniu można powiedzieć, że jest to spór o to, żeby dzieci, które mają zespół Downa, żeby mogły się urodzić. I to jest jedna część tego sporu. Druga być może dotyczy tego, że są oczywiście osoby, które chcą, żeby było prawo do nieskrępowanej aborcji. Jednak z naszej perspektywy my przede wszystkim patrzymy na wpływ tego, co dzieje się kurwa, dobra. Epidemię. Jebać, i spór można nie wiem, to jesteś... starać się zakończyć w dialogu. Można wejść w dyskusję, można wejść w debatę. I pan prezydent wczoraj wyraził swoją opinię bardzo dobitnie, bardzo jednoznacznie.
Ja patrzę na to wszystko, co się dzieje od strony epidemicznej, od strony wzrostu... No bo mamy useless kurwa bota, rozumiesz to? Apel, żeby, i ty też jesteś useless. Ten set był przy 11 killach, ty przy 3. Odpowiedzialny podejść do tego, co może stać się z systemem służby zdrowia za tydzień, za dwa i za trzy. Gdzie jest kurwa ten team? Jeśli chodzi o wszelkie wady płodu, które w jakikolwiek sposób wpływają na życie lub zdrowie kobiety, to... ten wyrok zupełnie tego nie dotyczył, on tego nie... Dobra, podajmy to, bo to też naprawdę nie ma sensu, wiem, że tego nie wygramy, ty kurwa nic nie robisz, no. Ten bot nic nie robi, ty nic nie robisz, no. Co nic nie robisz, kurwa? Należy zgodnie... Ciebie nigdzie nie ma, kurwa, masz te asysty zerek, albo kile. Patrz to, kurwa, teraz to się pierdala. I na to doprecyzowanie oczywiście być gotowym. Ona nie jest częścią tego wyroku, czyli wszędzie tam, gdzie życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone, nie ma tutaj zastosowania ten wyrok Trybunału, którego spór dzisiaj dotyczy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Służyński. Krzysztof Służyński, fakty. Panie Krzysztof, to będzie naprawdę jedno pytanie, choć nieco bardziej rozbudowane. Panie premierze, chciałem zapytać o przewidywania, to znaczy jakie są rządowe przewidywania dotyczące wzrostu chorych. Dzisiaj przekroczyliśmy tą psychologiczną barierę 20 tysięcy. I co za tym idzie, to jest pytanie chyba do pana ministra, albo do pana doktora Zaczyńskiego. Bo wielu ludzi dzisiaj ma problem związany z tym. Ma jakieś objawy, one się pojawiają, one nie są bardzo silne. Gdzie jest ten moment, panie ministrze, panie doktorze? 22 staki na meczajce. I zadzwonić na 112. To jest pytanie, które wydaje mi się, odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna dzisiaj dla Polaków. No nic. No ja to lepszy midlaner, poddajemy już. Po pierwsze nie 112 od razu, bo to zamyka tak naprawdę system ratownictwa medycznego. Jeżeli ktoś jest przyziemiony i ma swojego lekarza rodzinnego, jeżeli go nie ma, to powinien go odnaleźć w miejscu najbliższym zamieszkania. Bo wiele z nas osób nie zna swojego lekarza rodzinnego, bo nigdy nie potrzebowało, korzystało tak naprawdę z usług ewentualnie abonamentowych. Nie wiem, jak mam fajta wygrać. Lekarz rodzinny jest podstawą systemu. Zapytania no się, ciężko. Czy te objawy sugerują już ewentualnie objawy związane no z... No spróbujemy, co? Chodź na Mida. Musimy pamiętać o tym, że jest normalny sezon przyziębień, grypy i innych... Dobra, kurwa, jak oni się tak ode mnie uciekają. Natomiast podstawową rzeczą to jest nieblokowanie systemu ratownictwa medycznego do każdego przypadku. Oczywiście, jeżeli są stany duszności, stany zagrożenia życia, to jak najbardziej 999 albo 112. Natomiast system ratownictwa medycznego jest po to, żeby ratować nagłe przypadki. Bo wszelkiego rodzaju niepewności należy tak naprawdę kierować... Oriana i właśnie jeden V3 kurwa kajtuje na midzie. To jest najważniejsze w tym. Lekarze działa, ten system u nas też w szpitalu na Wołoskiej sprawnie, 10 stanowisk cały czas. No to ja ci mówię, jak wygląda wizytami bezpośrednimi funkcjonujemy. To jest duże wyzwanie, ale tak naprawdę nocne pomoce lekarskie, to co funkcjonuje... Co buduje? Chuja buduje. Chuja mogę zrobić w tej grze. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. No team jest kurwa bezużyteczny, nic nie robią. Ja nie mogę zaengage'ować żadnego fajta Anką z Predatorem, bo moja drużyna nic nie robi. Przede wszystkim zachowujmy się też odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie w tym sensie, że jeżeli mamy katar, jeżeli mamy jakieś objawy, to naprawdę, jeżeli je już widzimy, to zgłaszajmy to do lekarza rodzinnego. Nie podejmujmy takich decyzji, jakie być może podejmowaliśmy jeszcze rok temu, że pójdę do pracy, przechodzę ten katar, wyślę dziecko oczywiście. W ogóle ten, wkurwia mnie to, że ja muszę mieć na egzaminie cały czas maseczkę na nosie. I z racji tego, że noszę okulary, to mi parują te okulary. I chyba tak z 5 razy mi zwrócił uwagę, że nie mam na nosie, bo co chwilę zakładałem mi specjalnie spadała albo coś. A sam jebany kurwa nie miał na nosie, rozumiesz to? To trzeba mu wyjebać ten głupi realistę. Właśnie ja nie rozumiem kurwa, czemu mu nie zajebałeś. Wzrostem, no bo dla mnie się tylko liczy kurwa pozytywny na tej karteczce jebany. No wiem, że opierdoliłem. ...a scenariuszem liniowym, który nadal generuje wzrost, ale oczywiście wzrost, który jest stosunkowo... mniejszy. Ostatnie. Ja pierdolę, nie wiem kurwa. Są bliżej zero obrażeń na teamie, kurwa. Wykładniczego, ale z kolei poprzednie 3-4 nic tu kurwa nikt nie bije. Mówię, no bo my nie możemy kurwa do nich nawet podejść, rozumiesz? To były dni, gdzie byliśmy bliżej tego wzrostu liniowego. Kurwa, my to wyjebaliśmy stary na 5 kurwa. Ty, a na komu życierdolę? One kurwa? A.
Kubowska, jak i Sława, siema. Przez lekarzy rodzinnych bardzo się rozwinął. Byle gdzie, no to byle gdzie, no. A gdzie jesteś teraz? 73 tysiące. A już masz? Od lekarzy no. Rodzinnych pod Kowalem, klakę mnie napierdala, jebany debil. Dobra, ludy na konferencji żadnych nowych obostrzeń nie ogłosili. Chciałem się do ALDE4 kurwa wyjść z tej gry jebanej. Żadnych nowych obostrzeń, będzie się działo potem z liczbą. No ale trochę prawdę powiedział. No ty to jest oczywiście pewien sygnał, ale żeby stało się taki to tendencją, musimy mieć potwierdzenie w kurwa, nie zakazali nam niczego. No to kurwa, nie zakazali. Wkurwił mi się, jakbym do sklepu musiał znowu w kolejce stać. Co Wysocki, ociągała się baba na skrzyżowaniu, co? Proszę, kolejne pytania. Jesteśmy razem na 3 minuty, kurwa, czekam na randzie.